Trzeba przyznać, że zamknięcie ulicy szlabanem również dla tramwajów to dość nieoczywiste rozwiązanie. W założeniu szlaban ma być przeszkodą dla kierowców, żeby ci nie wjeżdżali na przebudowaną ulicę Małachowskiego w Sosnowcu. W rzeczywistości jest też przeszkodą dla tramwajów, przed którymi miał się automatycznie podnosić. Łukasz Kądziołka. W oficjalnej narracji wjazd na jedną z ulic Sosnowca odbywa się płynnie i bez przeszkód. Jednak w rzeczywistości szlaban blokuje wjazd skutecznie, również tramwajom. Dzisiaj na ulicy Małachowskiego, która przeszła przebudowę, zaczęły działać zamontowane tu już jakiś czas temu szlabany. Tramwaje miały tu przejeżdżać płynnie. Nie wszystkim motorniczym to się jednak udało. A pan się gdzie wybierał tym tramwajem? No, przed siebie, jak widać. I co? No i widzi pan co. Szlaban. Już pierwszego dnia pojawiły się problemy. Musieli pomagać przechodnie. Nie wiemy w ogóle, jak to działa. Nie mam zielonego pojęcia. Nie ona wiem, ma czy jakąś kartę. Bliżej nie może podjechać. No właśnie, być może, że bliżej powinna podjechać, żeby fotokomórka złapała. No wie pan co, no nowość, każda nowość to jest, nie jest taka prosta. Miasto potwierdza, że tramwaje śląskie otrzymały karty, które mają umożliwiać automatyczne podnoszenie szlabanów. Podobno w poniedziałek rano wszystko działało. Przez dłuższy czas służby były na miejscu, obserwowały, jak ten system działa. Przede wszystkim, jeśli chodzi o tramwaje, nie było problemu, ale domyślam się, że jak zwykle przy tego typu rozwiązaniach, nowych rozwiązaniach, musi minąć trochę czasu, abyśmy wszyscy nauczyli się z niego korzystać. Drugiego takiego rozwiązania w metropolii nie ma. Szlabany na torowisku są stosowane na przykład w zajezdniach, ale nie na ulicach. Władzom Sosnowca chodziło o to, żeby nowy deptak faktycznie był deptakiem. Dzięki zamknięciu szlabanami około 200-metrowego odcinka kierowcy mają nie wjeżdżać na jedną z głównych ulic w centrum miasta. A ja tak stoję i teraz nie wiem, co mam robić. No. Problem w tym, że wjechać nie mogą też właściciele nieruchomości. Nie miałem żadnej informacji, że będę mógł wjechać, że numery będą spisywane. Tu jest widzę kamera, która powinna takie numery sczytywać. Jak jest na całym świecie? Na szlabany narzekają również osoby prowadzące tu biznes. Bardziej tutaj właśnie przedsiębiorcy wjeżdżali i w sumie to jest dla dostawczaków, dla palet dostępne ułatwienie przyjazdu różnych dostaw. Miasto uważa, że każdy, kto powinien mieć możliwość wjazdu na ulicę Małachowskiego, na pewno ją ma. Jeśli właściciel nieruchomości ma dziedziniec i w tym dziedzińcu miejsca postojowe, to tak, to będzie mógł wjechać. Jeżeli nie, to nie wjedzie. Tramwaje miejsca postojowego na dziedzińcu nie mają. Pozostaje liczyć na to, że nie będą też miały przeszkód w pokonywaniu szlabanów.